Hej, hej, z tej strony Łosiu. Witam Was w kolejnym materiale z gry The Forest, sandboxowego survival horroru, tak się przynajmniej reklamują. W ostatnim odcinku udało się nam przeżyć katastrofę samolotu. Udało się nam zbudować tę świetną chawirkę, z której jestem bardzo zadowolony. Mamy też ognisko. Coś tam pojedliśmy. Wstępnie zaaklimatyzowaliśmy się na wyspie i plan na dzisiaj to przechadzka po okolicy, mała eksploracja. Zanim jednak to zacznę robić, to muszę sobie coś upolować, bo tutaj wskaźnik pokazuje, że naszej postaci burczy w brzuchu. Więc czym prędzej trzeba ogarnąć, kurde, jakiegoś małego króliczka, jaszczurka i upiec w ognisku. Gdzieś tutaj powinny się kręcić. Tak. Króliczek jest. Nie trafiłem go! Uciekł. No, tego trafiłem. Dobra, mamy mięsko. Zapalamy ognisko. Będziemy je piec. No, sam jestem ciekaw, co jest tutaj w okolicy. Bo w końcu nie wydaje mi się to prawdopodobne, żebyśmy tylko my przeżyli tą katastrofę. Muszą być jacyś inni rozbitkowie. No i ciekaw jestem spotkań z tubylcami, którzy no, nie sprawiają zbyt przyjemnego wrażenia. Ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Natomiast na pewno trzeba mieć się na baczności i być bardzo ostrożnym. Tutaj miałem wrażenie, że widzę jaszczurkę, ale gdzieś zniknęła w tych w krzaczorach. Tak, jest króliczek za to. No, króliczek drugi. Będzie zapas mięska. O! Ten się upiekł, żołądek się napełnił. O, mamy jaszczura. Zabijanie jaszczurek jest o tyle ważne, że wypada z nich skóra jaszczurki. A skóra jaszczurki, jak ją używamy, dodaje nam pancerza. Jeszcze nie walczyłem, ale stare powiedzenie mówi, im więcej armora, tym lepiej. Dobra, słuchajcie, myślę, że jesteśmy najedzeni. Mamy jakieś małe zapasy na drogę, więc trzeba po prostu się ruszyć. Ten króliczek, dobra. Tylko w którym kierunku? O, tu jest elektronika. Ona się chyba zespawnowała po załadowaniu zapisu stanu gry, więc muszę jeszcze nad tym popracować, bo za każdym razem jak się ładuje save'a, jak się podnosi specjalne przedmioty, to niefajnie. Tak, bo teraz mamy cztery części elektroniki. No, idę tak w sumie w bliżej nieokreślonym kierunku przed siebie, bo w tym miejscu nie ma żadnych punktów charakterystycznych, więc tak naprawdę nie wiadomo, gdzie iść. Można równie dobrze iść, nie wiem, w lewo, w prawo, gdziekolwiek. O! Przed nami jest jakieś pole namiotowe. Sadzaweczka po prawej stronie. Nie słychać niczego ani nikogo. To miejsce wydaje się opuszczone. Są jakieś walizki, to je pootwieram. Może będzie coś ciekawego w środku. Piłka. Piłki olewamy. Nie widzę dla nich większego zastosowania. Chociaż może z takiej piłki można potem zrobić Wilsona jak Tom Hanks w Castaway poza światem. O, mamy lekarstwa. Bardzo fajnie. Kolejne lekarstwa. Super. Na pewno się przydadzą, bo jak znam życie, to okazji do tracenia zdrowia w tej grze będzie multum. Co to jest? Jakiś zwęglony trup? Nie wygląda to najlepiej. O, komunikat pokazuje mi, że jestem brudny od krwi, więc muszę iść się umyć, żeby się czymś nie zarazić. Tutaj mamy jakąś wodę. O, wszedłem do wody i umyłem się automatycznie. Jest super. Higiena to podstawa. Wracamy do przeszukiwania pola namiotowego.
jakieś szmatki, żarcie. Kolejne lekarstwo. To jest noga? Powiem wam tak, coś się musiało tutaj zdarzyć, to na pewno nie było nic fajnego. Co za dźwięk? Jezu, tubylcy! O kurde. Walcz, łosiu, walcz! Co się dzieje? Czemu nie mogę go bić? Nie, dobra, 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 dobra. Co my tu mamy? O, nie, teraz jednak nie będę zaglądał do inwentory, bo gra, mam wrażenie, że się toczy. Nawet jak się wchodzi do inwentory. Dobra, lekarstwa, lekarstwa, lekarstwa. Meds. Udało się odpalić lekarstwa na czas. Bo kolesi to odstraszyło, że znów jestem zdrowy. Ale tak łatwo chyba mi nie odpuszczą. Tak, dokładnie. No, panie kolego, to jest twój zły dzień. Aż się rozpadł. Ale było trzech. Znaczy dwóch typów i babeczka. Reszta chyba uciekła. Chyba poszli. Dobra, rozejrzę się szybko po tym miejscu. Przeszukam jakieś pozostałe bagaże i jak nie, to się stąd wynoszę. Jakieś pieniądze. Po co mi pieniądze na wyspie? Do rozpalania ognia. Dobra, patyczek. No to generalnie mam odpowiedź na swoje tutaj domysły, jak będzie wyglądało pierwsze spotkanie z tubylcami. Trzeba się ich wystrzegać, jak jest szansa do nich strzelić pierwszy, to trzeba to wykorzystać. Grzyby. Boże, żeby nie były trujące, to by było niefajnie. Dobra, nie wiem, z której strony przyszedłem. To znowu idę przed siebie. Fajnie, że jest ten znacznik, marker, który pokazuje, gdzie jest nasza chatka. Mam nadzieję, że nikt mnie nie śledzi. O, tu się chyba kończy las. Tak, mam brzeg morza. Czyli jak mamy brzeg morza, czekamy na prom do Szwecji i uciekamy. O, to jakieś jagódki. O, to też sobie napełnię żołąd. Powiem wam, że straszną gęsią skórkę teraz, bo taki każdy szelest sprawia, że mam ochotę się odwrócić, bo mam wrażenie, że ktoś za mną idzie. Bardzo fajnie ten moment zbudował atmosferę takiego zagrożenia. Dobra, słuchajcie, tu mamy jakąś taką skarpę. Gdzieś tutaj byśmy zbudowali sobie drugie schronienie, to jakbym rozpalał ogień, to by nie był widoczny aż tak bardzo, więc myślę, że to jest dobre miejsce. Dobra. Wciskamy budowanie, shelters. Hunting shelter, dobra. Hunting shelter. I budujemy. Ścinamy drzewo. O,
tym... O, i znowu leci nasz domek. Na szczęście nie. Od razu montujemy palę na konstrukcji naszej świetnej. Tylko jednego brakuje. O, tutaj się potoczył. Ekstra. Mamy kamień w łapie, czas przełączyć się na siekierkę. Już brakuje mi tylko 4 bali drewnianych. To drzewo chyba jest wystarczająco grube. Przewraca się. Jeden. Tubylcy na brzegu. To w ilościach hurtowych. 4. Kucnę. Może pójdą. Ja pierniczę, pełno ich tutaj. Muszę szybko zbudować to schronienie, żeby zapisać stan gry. Nie widzą mnie chyba. Daj, idą na górę. Super, 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 super. Ani drgnij, Łosiu. Jestem krzakiem. No poszli tam na górę. Nie będę sprawdzał. Będę ich śledził. W kłódkach będę tylko targał te drewniane bloki. Jak najszybciej dokończę budowę. Zaczęło się już ściemniać, w sumie pada deszcz. Więc dobrze byłoby, żeby nasza postać się kinęła. O, udało się to zbudować. No to jeszcze tylko szybkie ognisko. To chyba oznacza, że naszej postaci robi się zimno, jak się tak zaczęła trząść. Ta, super. Jest ognisko. Będzie jedzonko. Słuchajcie, jesteśmy w domu. Udało się przeżyć kolejny dzień. Chociaż już było blisko, powiem wam, że strasznie się przeraziłem, jak napadli mnie ci tubylcy. Myślałem już, że to koniec. Ale na szczęście nie. Piłka jest ciągle w grze. I tyle. Słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało. Ja tutaj zjem jeszcze tą jaszczurkę. Kładę postać spać. No, na następne przygody naszego dzielnego rozbitka zapraszam. Ja jestem Łosiu, graliśmy w grę The Forest. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Cześć!